była pewna kolonia karna, która była otoczona magiczną barierą, do której dało się wejść, ale wyjść się już nie dało. Ja został wrzucony tam kolejny sklepowiec, który nazywał się Janusz. Aha, dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Spadaj, znowu, on. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Pogadajmy lepiej o czymś. Tylko zachowaj to. Lepiej się do tego nie mieszaj. To nie dotyczy. To nie.
Tomaszu. Tylko tatusia. Mamy ciebie, nie cierpimy tempaku. Od razu wiedziałem, że będę to nie mój problem. Mam już dość tej papierki. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tata? To nie może być prawda. Kto cię tu wpuścił? To nie mój problem. Dobra, jesteś cieniem. Witamy w obozie. A teraz spadaj stąd. No dobrze. To nie było zbyt mądre. Ludzie zawsze gadają. Pewnie masz rację. Lepiej się do tego nie mieszaj. Witaj, kowalu! Przysłał mnie Gomez. Chciałbym odebrać swoją zbroję. Wiesz co, powiem ci, ma tam zbroję i odejdź najlepiej. No dobra, no to rura do nowego obozu! Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To się już więcej nie powtórzy. Seven years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie skończy. Zawsze to samo. Gil, bandyto! Nie wiem, co ci się stało, ale skoro nalegasz, to gil, złodzieju, bandyto, tempaku i cieniu. Zasługujesz tylko na to, by powstrzymać... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Chowaj broń. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Facet ma już dość! O,
Facet ma już dość! Ludzie zawsze... To kończy się historia naszego... Dzięki za rudę! Janusza, wypiję za twoje zdrowie! ...który, no, niestety zginął podczas walki z bandytami, ale z honorem zabił jednego bandytę. I ja chciałem wam bardzo podziękować za to, że zostali... Znaczy, tym, którzy zostali do końca. Za to, że zostali do końca. I obejrzeli tu mój pierwszy Gothic Machinima do końca. No i jak będzie... Będą jakieś łapki w górę albo komentarze. Właśnie proszę o komentarze do Q&A, bo to jest dla mnie ważne. I jak chcecie więcej takich filmów, no to piszcie w komentarzach albo lajkujcie ten film. Polecam też zasubskrybować mój kanał, więc ci, którzy zasubskrybowali już właśnie w tym momencie, to dajcie jeszcze dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i z mojej strony to tyle. Więc dziękuję wam za obejrzenie, no i do następnego odcinka i cześć!